Witam serdecznie ze słonecznej Florydy, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie recenzja The Keepers. Proszę wybaczyć mi te dźwięki za oknem, albo mi ścinają drzewa, albo mi coś tam robią, nie wiem co mi tam robią, ale tak strasznie grzechocze i grzmi. Jeżeli cokolwiek do Was dochodzi, to nie jest to specjalnie ścieżka dźwiękowa, biorąc pod uwagę, że dzisiaj omawiamy serial dokumentalny właśnie o takich sprawach mrocznych i takich tych, to więc ja nie zamawiałam takiej ścieżki dźwiękowej, to samo wyszło. Dobra, serial Netflixa, dokumentalny serial Netflixa, kilkuodcinkowy The Keepers, ostatnio był szeroko omawiany, na misiach pojawiały się wielokrotnie, znaczy na mojej grupie facebookowej pojawiały się niejednokrotnie różnego rodzaju uwagi, zachwyt i tak prośba była, żebym troszeczkę na ten temat powiedziała. Nawet było pytanie, czy ja cokolwiek mogę więcej na temat tej sprawy, która tam jest poruszona, powiedzieć. Powiem, że nie. I dzisiaj sobie troszeczkę chciałam na temat tego serialu poopowiadać. Po pierwsze, sądzę, że to jest genialna sprawa. Uważam, że powinien, że trzeba byłoby na nie, że trzeba zerknąć na ten serial. Jeżeli ktoś się interesuje takimi niewyjaśnionymi sprawami, różnego rodzaju właśnie takimi kryminalnymi tematami, tak zwana true crime, czyli prawdziwa zbrodnia, to jest to jedna z najlepszych pozycji, jeżeli nie najlepsza pozycja, która wyszła w tym roku. A naprawdę ostatnio produkuje się ich sporo, więc moim zdaniem jest godna uwagi. Natomiast to nie, wcale nie znaczy, że nie ma żadnych uwag, nie ma żadnych pytań, ale to na samym koniec. Więc jeżeli ktokolwiek na przykład jest wpatrzony w ten The Keepers i uważa, że tam wszystko było idealnie i perfekcyjnie, to może wyłączyć na przykład tą recenzję po 10 minutach, to przynajmniej się nie pogniewamy. Dobra, o czym The Keepers jest? To jest serial wyprodukowany przez twórców m.in. takich filmów jak Amanda Knox, bardzo dobry także, polecam na Netflixie, oraz serialu dokumentalnego Making a Murderer, który był jednym z takich hitów Netflixa i przez długi, długi okres czasu właśnie bardzo dużo ludzi zachęcił w ogóle do grzebania w tak zwanych prawdziwych różnego rodzaju zbrodniach, wyjaśnionych, niewyjaśnionych, żeby dochodzić różnego rodzaju tam elementów. No i oni właśnie wyszli z nowym The Keepers i to jest historia, zaczyna to się, teoretycznie to jest historia zagadkowego morderstwa, do dzisiaj nierozwiązanego, siostry zakonnej Kate i Cesnik z 1969 roku w Baltimore. Kobieta młoda, zakonnica, zginęła. W niewyjaśnionych okolicznościach do dzisiaj nie złapano jej morderców. Do dzisiaj naprawdę nie wiadomo, co się stało. Ona wynajmowała mieszkanie także z inną siostrą zakonną i pewnego wieczoru pojechała do takiej galerii handlowej, żeby kupić swojej siostrze prezent z okazji jej zaręczyn. No i już nie wróciła. Następnego dnia znaleziono jej samochód, który miały jakieś tam oznaki, że był na jakimś bagnie czy coś tam, bo tam coś zwisało, jakieś tam roślinki bagniste z niego zwisały, czy tam z kierowniczy, czy skądś. I o siostrze słuch zaginął i jej ciało zostało znalezione gdzieś tam na poboczach miasta Baltimore, miesiące później. I to jest punkt wyjścia. W momencie, kiedy słuchamy tej całej historii, dowiadujemy się także, że tydzień chyba po, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, zaginęła także kolejna młoda dziewczyna, ona się nazywa Joyce Malecki, więc takie polsko brzmiące nazwisko. Dziewczyna właśnie zaginęła w bardzo podobnych okolicznościach jak siostra Katie. I została także zamordowana, jej ciało zostało znalezione, zostało znalezione w innym miejscu, ale też na takim ustronnym jakby leśnej, w jakichś tam leśnych chaszczach przy strumieniu czy tam gdzieś, nieważne. W każdym razie giną dwie kobiety, jedna była siostrą zakonną, druga nie. I nie wiadomo, co się stało. Tam są oczywiście sugestie, że być może policja coś ukryła, że tam różne takie tego typu sprawy. I okazuje się, że za to śledztwo zabrały się dwie panie, które, ponieważ mówiłam, że Katie była siostrą zakonną, ona uczyła w takiej szkole dla dziewcząt katolickiej, która nazywa się Keough High School. I tam te dziewczęta wtedy, które były wtedy w 60-tych latach tam uczęszczały, pamiętały ją jako wspaniałą nauczycielkę, wspaniałą właśnie taką mentorkę, nawet przyjaciółkę ich, która rozumiała ich problemy. I dwie absolwentki tej szkoły, aktualnie już panie po 60, zakładają grupę na Facebooku i tam właśnie grzebią
próbują dotrzeć do różnego rodzaju świadków, próbują dotrzeć do innych absolwentek tej szkoły, tak żeby wytłumaczyć jak najbardziej, co stało się z siostrą Katie, żeby móc ruszyć w ogóle tą sprawę. No i tak mniej więcej taka jest narracja w pierwszym odcinku. Ja troszeczkę oczywiście, tu będzie troszeczkę spoilerów, tu będzie troszeczkę takich informacji, co tam się dzieje, więc jeżeli ktokolwiek tego nie oglądał, no to troszeczkę zdradzę. Jeżeli to komuś przeszkadza, to też mówię, że proszę włączyć, a jeżeli komuś nie przeszkadza, no to proszę usłuchać. No i one właśnie pokazane to się ciekawie, że te dwie kobiety robią tą grupę i pokazane, ile to jest naprawdę pracy. Zrobienie takiego internetowego śledztwa, zrobienie tego, ile tam się trzeba naszukać, najeździć, nadzwonić, napisać listów. To trwa lata, czasami nie przynosi prawie żadnych efektów, tam jest frustracja. No i mówiąc szczerze, obydwie z tych kobiet, one właściwie nie pracowały w żadnych służbach, w żadnym, nie były śledczymi ani niczym takim, więc no, kontakt mają jakiś tam utrudniony, prawda, dostęp do jakichś rodzajów akt, no bo żadnych tam znajomości, żadnych układów to tam nie ma. No ale na samym początku to jest taka sugestia, że być może to jest jakiś seryjny morderca i tak dalej, i tak dalej. Ale im dalej w las, no to dochodzimy do już innych kwestii. I teraz chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja nie chciałabym, żeby to zostało źle przyjęte, ale wychodzi na to, że morderstwo siostry Katie zostaje wykorzystane jako taki element, żeby nas wprowadzić w pewną historię. Natomiast przechodzimy później do tego, co się dzieje w tej szkole. I tam w tej szkole działy się rzeczy dantejskie, ponieważ dziewczęta, które do tej szkoły uczęszczały, bardzo dużo z nich, bo tam chyba ponad setka, okazuje się, że były gwałcone przez księży, które tam gwałcone i molestowane przez księży, którzy tam nauczali. Zaczyna się w takim wypadku bardzo ciężki temat tego, bardzo ciężki element tego filmu, tego serialu, dlatego że po prostu słuchanie tych okropieństw, co te dziewczyny przechodziły, słuchanie tego, co te kobiety, jak te kobiety do dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić, bo wbrew takim, są tacy ludzie, którzy myślą, że po prostu gwałt, co takiego, tam się kobieta oczepie, pójdzie i tam tyle. To co, widać po prostu, jak to zostawia rany na ciele, na duszy, jak człowiek nie potrafi sobie z tym poradzić i one do dzisiaj po prostu później walczą, żeby to w jakimś tam stopniu zachować godność, żeby winni ponieśli jakąś karę i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście winni to już nie żyją, bo to się zabieramy trochę za to za późno. To były lata 60. Mamy 2017 rok, więc tu już właściwie nie ma co zbierać. Natomiast no, dzięki grupie facebookowej, która została założona po to, żeby wyjaśnić morderstwo siostry Katie, spotykają się właśnie te kobiety, które po latach są w stanie w ogóle o tym molestowaniu mówić. No i o tym molestowaniu bardzo dużo jest, o tych księżach, którzy co tam robili i tak dalej, i tak dalej. I to jest też moja taka mała uwaga, że jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, proszę zastanowić, czy ten serial obejrzeć. Dlatego, że jak mówię, on jest niesamowity, on jest genialnie zrobiony, on jest fantastycznie wyreżyserowany, natomiast on tak jedzie po emocjach, że naprawdę przez tydzień się później nie można uspokoić. I jeżeli na przykład ktoś ma problem z tym, żeby słuchać o takich rzeczach, to proszę zastanowić, czy jest w stanie albo sobie na przykład przewinąć, albo przejść do jakiegoś kolejnego elementu. Dlatego, że ja nie mówię o tym, żeby po prostu zamykać oczy i uszy, że takie rzeczy się dzieją w kościele katolickim lub w szkole katolickiej, bo absolutnie nie, ale każdy z nas ma inną wrażliwość. Jeden z nas jest w stanie oglądać tylko Domek na Prairie, a inna osoba na przykład może po prostu sobie obejrzeć, powiedzmy, jakiś horror typu Droga bez powrotu, jedząc obiad i po prostu kompletnie ignorując fakt, że tam flaki, oczy i inne rzeczy pływają po ekranie, tylko mówi, matka, daj kotleta. Więc uważam, że trzeba na to sprawdzić, jeżeli stwierdzicie w pewnym momencie, jeżeli wasza wrażliwość nie pozwoli wam tego kontynuować, no to trudno, zawsze można sobie przeczytać jakiś opis w internecie. To śledztwo właśnie troszeczkę tam funkcjonuje, te kobiety, które tam przez kolejne odcinki rozmawiają z większą ilością innych absolwentek, które rozmawiają z policją, tam się trochę kręci, druga rzecz się nie zgadza, pojawiają się podejrzani i to wszystko tak zostaje oczywiście nierozwiązane. Niestety nie wiemy do dzisiaj, kto zabił siostrę Katie, prawdopodobnie się niestety nigdy nie dowiemy. To jest ta smutna fakt, ale jak mówię, najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego tak wynika, że no nie wiemy, kto zabił tą siostrę, ale przynajmniej wyszły te rzeczy, które się działy w tej szkole na jaw. I tak mniej więcej podsumowanie jest tego serialu. On mniej więcej on jest. Więc troszeczkę to tak wygląda, że morderstwo siostry Katie zostało wykorzystane jak trampolina do tego, żeby powiedzieć o
o molestowaniach w kościele, o których zresztą trzeba mówić i trzeba naświetlać takie sprawy. Ja o tym mówię, o tym mówiłam wielokrotnie. Nie dlatego, żeby niszczyć kościół katolicki, tylko dlatego, żeby oddzielić ziarno od plew i żeby po prostu nie krzywdzić kleryków, którzy mają powołanie, którzy chcą coś dobrego zrobić, żeby po prostu ich nie mieszać z czarnymi owcami, którzy wykorzystują swą koloratkę do czynów no, bluźnierczych, no mówmy się bluźnierczych, bo tam takie rzeczy się działo, że to po prostu włosy dęba stają. Natomiast jeżeli chodzi o Katie i całe to morderstwo, to po prostu w pewnym momencie, jeżeli się po prostu popatrzę na tę serię, bo ja go widziałam dwa razy. Na pierwszy raz zrobił na mnie takie niesamowite wrażenie emocjonalne, a drugim razem go starałam się spojrzeć jak najbardziej obiektywnie. I tu jest bardzo dużo pytań, bo taką naturalną konkluzją, którą mamy po obejrzeniu tego serialu, jest tyle, że są księża, oni molestują dziewczyny w szkole, którym uczy ta Katie. Siostra Katie o tym wie i być może coś chciała zadziałać, żeby to upublicznić. Właściwie nie za bardzo jak, bo to tak wygląda troszeczkę jak kaszajka, że tam niby wszyscy wiedzą i właściwie nic z tym nie robią, więc nie wiem za bardzo, gdzie nad miastem pójść do papieża. I efektem czego ona jest zamordowana, nie przez tych księży, bo to nawet nie pada taka sugestia, tylko czy sugestia pada, bo to jest to są wszystko są oczywiście sugestie, że to właściwie to raczej mi się nie wydaje, że to byłby książę, to raczej byłby ktoś tam, kto tam się pojawia się paru mężczyzn podejrzanych, którzy po prostu, czy tam zlecenie tego księdza, czy coś tam jej zrobili jakiś kuku. No, tą narrację można by przyjąć, gdyby nie jeden mały szczegół, bo i to jest takie pytanie moje, dlatego że w tym serialu jest bardzo dużo grzybów w barszczu, jest bardzo dużo elementów, bardzo dużo wątków i oczywiście narracja jest prowadzona w jakimś konkretnym kierunku, bo nie można zrobić filmu dokumentalnego, ani serialu dokumentalnego, chyba że po prostu jest ogłoszony wyrok, wiemy kto jest przestępcą i tak dalej. Jeżeli po prostu tylko sobie robimy takie śledztwo internetowe i nie za bardzo wiemy, w którą stronę się ruszyć, no musimy objąć jakiś kierunek, bo inaczej nam się to wszystko porozwala. Musimy zrobić sobie jakieś założenie, więc założenie mniej więcej wygląda tak, że zakonnica została zamordowana, bo to molestowanie w kościele i te dziewczynki gwałcone i tak dalej. No dobrze, no ale co z tą młodą Joyce Malecki, która została zamordowana tydzień później i wygląda na to, że te morderstwa są połączone. Jeżeli te morderstwa nie są połączone, to po co o niej wspominać, jeżeli to nie był seryjny, czy to możliwe, żeby to był po prostu ktoś niezwiązany z tą szkołą? No właśnie to jest możliwe i to jest najbardziej w tym wszystkim bolesne, dlatego że wielokrotnie, jak się czyta różnego rodzaju właśnie pamiętniki, wyznania różnych ludzi, którzy są śledczymi, gdzieś są tam w jakiś tam związani w ogóle z tą całymi kryminalnymi tematami, to bardzo często mówią właśnie, że w momencie, kiedy rozpoczyna się śledztwo na temat morderstwa czy jakiegokolwiek innego przestępstwa, to później wychodzą jakieś obrzydliwości ludzkie, które są straszne, które są wstrętne, ale niekoniecznie muszą mieć związek z... niekoniecznie muszą być związek z tą konkretną zbrodnią. Czyli na przykład, że w mieszkaniu numer 1 możemy mieć właśnie morderstwo, możemy mieć tego trupa i możemy szukać mordercy. W mieszkaniu numer 2 ojciec gwałci córkę, w mieszkaniu numer 3 mieszka dwójka dealerów narkotykowych, a w mieszkaniu numer 4 mieszkają cztery panie, które po prostu uprawiają najstarszy zawód świata. Czy oczywiście wszyscy udają, że są fantastycznymi sąsiadami i w ogóle nic z tego i że w ogóle są, że to tylko grzeszni są i tak dalej, i tak dalej. W momencie jak się odkrywa to wszystko, to widzi się pewne problemy tam, które się tam dzieją, ale czy to znaczy, że to ma wpływ na to morderstwo z mieszkania numer 1? Niekoniecznie. I tutaj właśnie są takie problemy, że z jednej strony hipoteza, którą oni założyli, ma rację bytu, chociaż tam strasznie dużo grzybów w barszczu jest, bo ten jest ksiądz, są jacyś ludzie, którzy nie są związani z kościołem katolickim, którzy ją niby zamordowali, później mieli niby wyrzuty sumienia, pojawiają się wyznania na łożu śmierci, czy też właściwie pośmiertne zeznania sióstr, żon, innych tam takich. Natomiast czy to ma rzeczywiście związek z zabójstwem siostry Katie? Nie wiem. I to jest pokazane też troszeczkę tak w takiej formie desperacji. Ja nie chciałabym, żeby odbierać ten serial, bo ja mam taki lekki styl mówienia czasami, żeby odbierać to, że ja z tego serialu kpię lub uważam, że jest bez sensu lub coś takiego, cokolwiek takiego. Nie, bo ja mówiłam na samym początku, że jest fantastyczny, że jest wciągający, że go polecam, że naprawdę każdy, kto się interesuje takimi sprawami nierozwiązanymi, morderstwami, takimi tematami, powinien go zobaczyć, chociażby ze względu na to, że tam jest poruszony
poruszony taki wątek właśnie śledztwa internetowego przez Facebook, przez grupę facebookową i co pokazuje właśnie, jak ciężko się to robi, ile trzeba poświęcić, żeby na przykład w ogóle taką sprawę rozwiązać, to nie są cztery komentarze i już, tylko naprawdę tego jest sporo. I co nie zmienia faktu, że znowu mam pytanie, czy to mogło być tak, bo jest jakiś tam tryb myślenia, a czy ten tryb myślenia wszystko wyjaśnia? No właśnie nie, bo ta siostra Katie ma być zamordowana, bo te molestowanie, to wtedy ta Joyce Malecki została zamordowana, bo tak, no już zamordowaliśmy zakonnicę, to w sumie zamordujmy jeszcze jedną, tak hurtowo. Z drugiej strony, czy to może być ktoś kompletnie nie włączony w te wszystkie obrzydlistwa, które działy się w tej szkole? No pewnie tak. Mimo wszystko, kobieta miała pecha. Nie dość, że pracowała w dziwnym miejscu, przerażającym miejscu, to na dobrą sprawę trafiła na przerażającego człowieka. Czy to jest możliwe, żeby tam jacyś księża byli zaangażowani na przykład w morderstwo tej drugiej dziewczyny? No właśnie tutaj w pewnym momencie ta druga ofiara, o której właściwie ten pierwszy odcinek pokazuje właśnie, głównie się skupia na tych zabójstwach dwóch. Bo tam będą chyba 6 odcinków, czy tam ile. To po tym pierwszym odcinku właściwie Joyce Malecki jako na początku przedstawiana jako taki druga ofiara tego samego zwyrodnialca właściwie trochę znika. Pojawiają się co jakiś czas, chyba tam pod koniec jej bracia, ponieważ jej bracia do dzisiaj dnia próbują ruszyć tą sprawę. Tam była dość taka drastyczna sprawa, że FBI powinno się tym zająć, a FBI się w końcu nie zajęło. Tam jest jakiś tam bałagan podnoszony, że tam jest w baltimorskiej policji coś było nie tak, że tam był jakiś układ, który mył rękę i inne tam części ciała. Natomiast jak to wszystko jest powiązane, to nie wiadomo. Tam się pojawia bardzo dużo wątków, które czasami są niektóre są przedstawione bardzo szczegółowo, na przykład jak potencjalny prezent, który, ponieważ jak mówiłam, że siostra Katie została zamordowana w momencie, kiedy ona pojechała po prezent taki, który chciała kupić swojej siostrze na jej zaręczyny i poświęcony jest, znajdują jakiś wisiorek, który prawdopodobnie, być może, nie wiadomo, ale na pewno, to było właśnie to, co ona to kupiła dla tej siostry. I badanie tego wisiorka trwa właściwie tyle samo, co najmniej, co opowiadanie o tej Jay Malecki. Właściwie z tego nic nie wiadomo, bo nie ma żadnej gwarancji, że to było to. To jest jakieś przypuszczenie, to jest jakaś hipoteza, to jest jakaś teoria. Nie mówię, że głupia, nie mówię, że zła, tylko po prostu właśnie są pewne, oni się skupiają na pewnym kierunku. I ja bardzo was, ja chciałabym was zaciekawić do tego, żeby po tym, jak się już to obejrzy, jak się już to przetrawi, jak się już to przemęczy w głowie, bo to jest naprawdę ciężkie po prostu patrzeć na to, widzieć to cierpienie tych dziesiątek kobiet, które po prostu życie mają naprawdę, miały przeromane, umówmy się, po prostu później. Wiele z nich wpadło w jakiś alkohol, w jakieś narkotyki po tym molestowaniu, po tym wszystkim, po tych strasznych rzeczach, które się działy. To na dobrą sprawę po prostu później spojrzeć na to z innej perspektywy, bo masz pomyśleć sobie, dobrze, dostaliśmy to, a ten wątek jest tak poruszany tak delikatnie. Jest troszeczkę delikatnie połączony wątek jej poruszony, jej współlokatorki, która mogła coś widzieć, a coś nie widziała. I tam są różne takie rzeczy, takie elementy, które teoretycznie można by wgryźć się w głębi, pociągnąć to głębiej. Pytajcie się mnie, czy ja ten temat poruszę. Wydaje mi się, że nie da rady go bardziej poruszyć, bo oni już się w to wgryźli. Jedyne, co można zrobić, to można poczekać na kogoś, kto naprawdę ma siłę i zamiary, na przykład poświęcić rok czasu, żeby próbować po prostu pójść innymi tropami, niż oni poszli. Myślę, że to ktoś zrobi, bo tak samo jak w Making a Murderer też są ludzie, którzy się zabrali od innej strony i próbują tam grzebać od innej strony, żeby to naświetlić z innej perspektywy. Niekoniecznie z inną tezą, tylko z innej perspektywy. Tak samo i z The Keepers, że po prostu musimy na to poczekać i dlatego po prostu ja jedyne, co mogę zrobić, to mogę zachęcić do obejrzenia tego i po prostu ewentualnej dyskusji, ewentualnych jakichś tam dywagacji. Natomiast po prostu bardzo ładnie proszę, że w komentarzach, że jeżeli będziecie poruszać właśnie tam temat tego, co stało się z siostrą Katie, czy co stało się właśnie z Joyce Malecki, czy to jest połączone, czy to nie jest połączone, czy jak to wygląda, jak pewne rzeczy na siebie wpływają, no żebyśmy po prostu pamiętali o tym. No, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że większość z was oczywiście
pełni sobie, w pełni o tym wie, no ale mówimy mimo wszystko o ludziach, to nie jest gra komputerowa, to nie są jakieś tam postaci literackie, to nie są tylko wyłącznie wymyślone jakieś byty, które pojawiają się w serialach telewizyjnych, tylko to są żywi ludzie, więc w jakimś tam stopniu proszę o jakiś tam szacunek dla właśnie dla zmarłych, dla ofiar, dla tego wszystkiego, bo to jest ciężki temat, trzeba o tym mówić, trzeba o tym wspominać, jak to jest połączone, bo jak mówię, te molestowania w kościele to jest jedna sprawa, straszna sprawa, trzeba o tym mówić, trzeba to nagłaśniać, żeby właśnie te ziarna od plew odsiać i winnych ukarać, bo chyba wszystkim zależy na tym, żeby tak naprawdę Kościół katolicki, niezależnie od tego, czy zgadzają się z jego doktrynami, czy nie, to na dobrą sprawę religia powinna być po prostu, no, powinna się pozbywać, przedstawiciele powinni się pozbywać po prostu takich zwyrodnialców ze swoich szeregów. Natomiast morderstwo siostry Katie musi, czy nie musi być połączone z tym, to już jest zupełnie co innego. Też zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli na przykład Netflix puściłby serial, który skupiałby się przede wszystkim od samego startu na ofiarach molestowania seksualnego w szkole katolickiej, która swoją drogą wygląda prawie że jak z gry Outlast 2, pozdrowienia dla Renaty, to powiem Wam, że nie wiem, czy ludzie chcieliby to obejrzeć. Nawet jeżeli wiedzieliby, że gdzieś tam w jakimś tle w pewnym momencie pojawia się zabójstwo zakonnicy. Dlatego, że w jakimś stopniu jesteśmy trochę zmęczeni tematem i nie dlatego, że po prostu już nie chcemy tego słuchać, już znamy temat, już nie chcemy, tylko dlatego, że dla wielu ludzi to jest zbyt trudne, jest zbyt ciężkie, żeby się w to wgryzać. Więc tutaj czasami tak na to patrzę, znaczy w jakiejś tam perspektywie można to tak ująć, może tak, że to jest właśnie trampolina tego, żeby przejść z jednego tematu do drugiego. Natomiast no pamiętamy, że no, siostra Katie niestety zmarła, trzeba byłoby kiedyś, miejmy nadzieję, że się kiedyś dowiemy, co się z nią stało, kto ją zamordował, ale minęło już tyle lat, że no jeżeli nawet odkryją, kto tym sprawcą był na 100%, bo tam są oczywiście przypuszczenia, tam są różnego rodzaju założenia, że to może ten, że to może tamten, że to może była jakaś współpraca, że tam jest jakiś facet, który sobie kupił manekin i później koło tego manekina, ten manekin ubierał w jakiś właśnie strój zakonnicy i trzymał to na strychu i takie tam różne rzeczy tam się dzieją w tym serialu, bo to nie jest tak, że to jest, że są tylko te dwa podstawowe tematy, które Wam przedstawiłam i później nuda. Tam strasznie dużo rzeczy wychodzi. Natomiast mam nadzieję, że to po prostu kiedyś wyjdzie i ci winni zostaną ukarani, o ile jeszcze żyją. O ile jeszcze żyją, bo tam większość tych, co byli cokolwiek przeskrobała, bo była podejrzana, no to już niestety, ale się pożegnali z tym światem, więc nawet nie możemy ich zapytać, nie pozostawili żadnego zeznania, nie za bardzo się tam wypowiadali na łożu śmierci, nie przyznawali się do niczego. No i teraz są różnego rodzaju dywagacje w jakimś tam stopniu też często podnoszone przez członków rodziny tych ludzi, którzy mogliby zamordować siostrę Katie. Strasznie dużo tych grzybów barsz, strasznie tam jest dużo wątków, tam jest takie piękne zdanie, pada w pewnym momencie, że jedna z tych dziewczyn, czy z tych absolwentek, z tych kobiet, które się zajmują właśnie tą grupą facebookową, zajmują się tym śledztwem, tam w momencie w ogóle jest proces odszkodowania, dlatego że po prostu te dziewczyny były molestowane w tej prywatnej szkole, tej szkole katolickiej, tam nieważne. I właśnie ona mówi, że czy badając tą sprawę, widząc coraz więcej wątków, które się pojawia, ona siedzi właśnie w takim, czuje się jakby siedziała w takim pustym pokoju, jakby z sufitu zwisały kable elektryczne i one zwisają coraz więcej, jest ich coraz więcej, a ona nie wie, jak je połączyć. Właśnie na tym polega ten problem pracy śledczych, na tym polega to, że oni chodzą na jakieś studia, studiują coś, tam się dowiadują, żeby mniej więcej na podstawie chociaż jakichś schematów, jakiejś wiedzy, wiedzieć, co z tego odrzucić, a co nie. I no, nie wiem, czy po prostu tutaj ta teoria nie polega na tym, że parafrazując tą metaforę, że po prostu za dużo kabli się nie podpięło i po prostu prześciówki nie wywaliło w powietrze. Natomiast co wcale nie znaczy, że te ślady są błędne czy cokolwiek takiego, tylko no niestety ten serial kończy się tak, to mówię Wam od razu, że nie wiadomo, kto to zrobił, są jakieś przypuszczenia, być może ten, a być może tamten, ale to jest tylko hipoteza i wydaje mi się, że temat jest cały czas otwarty i tak naprawdę
No, czarno widzę znalezienie tego wszystkiego, ale być może właśnie przez to, że Netflix otworzył, Netflix w tym pogrzebał, Netflix opuścił, to naprawdę teraz ludzie to lubią, ludzie to oglądają, to być może dlatego właśnie coś się z tym ruszy, może FBI się za to zabierze, może tam jakiś wydział spraw jakichś dziwnych tam się za to zabierze, nie wiem, prawdopodobnie trzeba byłoby robić jakieś ekshumacje, jakieś cudawianki, o ile są jakiekolwiek ślady jeszcze gdziekolwiek, DNA też jest czymś takim, jest materiałem biologicznym, więc się rozkłada, tak, no to też nie jest tak, że otworzymy zrobimy jakąś trumnę po 50 latach, to na bank będziemy wiedzieć co, gdzie, jak, nie, bo to też tak niestety nie działa, więc no tutaj to, mam obawę, że to może tak się trochę rozmyć, ale dobrze, że powiedziano nam o tym wszystkim, że takie rzeczy nie są zapomniane, że są ludzie, którzy walczą o sprawiedliwość, dobrze, że próbują cokolwiek zrobić. Natomiast jestem ciekawa waszych wrażeń. Jak mówię, ja serio polecam, niezależnie od moich pytań, dywagacji, różnych takich rzeczy, ja mam jakieś takie dziwne zboczenie, że nawet jak mi się coś podoba, zaczynam zadawać pytania. Czasami troszeczkę niewygodne, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I naprawdę zachęcam, żeby sobie to zobaczyć. Wiem, że to jest na Netflixie dostępne, nie wiem jak to wygląda z dostępnością w Polsce, czy to jest z napisami, czy to nie jest z napisami, nie wiem. Bardzo proszę o komentarze w tej kwestii, jak to się na Netflixie da oglądać, bo jeżeli zobaczyć to po angielsku, to jeżeli ktoś na przykład w miarę dobrze języka nie zna, nie osłuchał się z tym, no to może mieć trochę problem, więc mam nadzieję, że jest jakaś wersja dostępna po polsku, ale to jakby oddaję tę informację w wasze ręce, mam nadzieję, że nie zawiedziecie i w komentarzach napiszecie mi, jak to w Polsce można obejrzeć. Dobra, to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzionek i do zobaczenia niedługo, buziaki, pa, pa.